Witam słuchaczy w kolejnym odcinku podsumowania ligi, pierwszej ligi, BetClick pierwszej ligi. Dzisiaj jest z nami Tomasz Figac z Dumy Stolicy i Frank Dzieniecki z TVP Sport. Dzień dobry panowie, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Cześć, dobry wieczór. To może na początek spójrzmy na to, jak wygląda ta tabela pierwszej ligi po zakończeniu wszystkich meczów dziewiątej kolejki. No i można powiedzieć, że już powoli kształtuje nam się ten czub tabeli w postaci niezwyciężonej Termaliki, goniącej Wisły Płock. No i patrząc w dół tabeli, Stalowa Wola, która jest taką czerwoną latarnią ligi, Pogoń Siedlce, która też niewiele lepiej sobie radzi. Czy można powiedzieć, że to już będzie tak mniej więcej taka walka, już ten podział tabeli na przód, na czub tabeli i ogon, czy to jeszcze może być jakieś przetasowanie, jak myślicie? Ja myślę, że pewne kwestie się jeszcze mogą zmienić, no ale nie aż tak drastycznie, tak? Czyli no, Termalika wygląda wyśmienicie i nawet jak jakiś mecz nie do końca jej wychodzi, gdzie w Rzeszowie nie miała pełnej kontroli, to i tak ten mecz wygrywa, bo ma bardzo dużo jakości z przodu. No a na drugim biegunie Stalowa Wola, no nie wygląda, jakby miała na razie jakiś mecz wygrać, tak? Więc tak krótko odpowiadając, to pewne rzeczy się jeszcze pewnie przetasują, bo nie jesteśmy jeszcze tak głęboko w sezonie, no ale Termalika powinna o ten awans walczyć, a Stalowa Wola raczej zakończy sezon w dolnych rejonach tabeli. Zobaczymy, czy będzie w stanie się uratować przed spadkiem. Okej, okay, ja praktycznie w każdym odcinku chwalę Termalikę nie cieczę, więc teraz może zacznę troszeczkę inaczej od statystyk, z jakimi mieliśmy do czynienia w tej kolejce. I przyznam, że bardzo ciekawie się prezentują, bo zobaczyliśmy 27 bramek, zaledwie 3 zwycięstwa gospodarzy, aż 6 zwycięstw gości. No i co ciekawe, żadnego remisu. Tutaj kolejkę rozpoczęło trafienie Stefana Feiertaga w spotkaniu z ŁKS Łódź, z Pogonią Siedlce, naszym przyszłym rywalem. Zakończyło kolejkę taka dosyć kuriozalna bramka Łukasza Młonety z Ruchu Chorzów przeciwko GKS-owi Tychy, którą przed chwilą mieliśmy okazję oglądać. Tak, odpowiadając tak na twoje pytanie, wydaje mi się, że ta czołówka powoli, powoli się kształtuje. Tutaj niepokonana Termalika na czele. No i taki bój troszeczkę o pozycję wicelidera. Tutaj Stal Rzeszów, Wisła Płock. Póki co można powiedzieć, że konsekwentnie działają, żeby tutaj się znaleźć na tej pozycji. No, szczególnie w tej ostatniej kolejce mieliśmy do czynienia tutaj z bezpośrednim starciem na szczycie. Co do tych dolnych rejonów tabeli, to właściwie zgodzę się z wami, tak? Stalowa Wola póki co outsider, no ale też zwróćcie uwagę, że mamy na 16. miejscu Wisłę Kraków. Co prawda tutaj ma dopiero 6 meczów rozegranych, no ale ta porażka z Wartą bardzo głośno się odbiła. Też głównie za sprawą tego, co było później, czyli ten słynne wyjście prezesa Królewskiego do kibiców. No ale niestety tutaj ta klątwa tych europejskich pucharów na pewno działa. Patrząc na wyniki dziewiątej kolejki, no to tak patrzę na jakieś niespodzianki, no to chyba jedyną taką niespodzianką widoczną to jest właśnie porażka Wisły Kraków, gdzie znowu Wisła cały mecz przeważała i cisnęła rywala, a Miała poprzeczki, tak, i aluminium. schodzi bez punktów. Zaczyna być nerwowo w Wiśle. Tak, to też patrząc na to, jak ja też z perspektywy trenera gdzieś tam i prowadziłem wiele lat swój klub w A-klasie i gdzieś tam teraz wróciłem do pracy z dziećmi, ale dążę do tego, że strasznie z perspektywy trenera to jest frustrujące, jak drużyna tworzy sobie sytuację i ma ich multum i dominuje rywala,
No i po prostu nie potrafi znaleźć drogi do siatki, no to wtedy trener się łapie za głowę i po prostu już nie wie, co ma zrobić, no nie wejdzie za zawodników i nie poprawi tej skuteczności, no nawet jako o niej powie, no to sami gracze też mają świadomość, że brakuje tylko wykończenia, więc no nie zazdroszczę, ale no cóż, no Wisła jest tak wielkim klubem, ma tak wielkie ambicje, no że chyba znajdzie sposób na rozwiązanie tych problemów, może jak nadrobią trochę tych meczów, to się w tabeli podniosą, no, no w nieskończoność nie będą chyba aż tak nieskuteczni, przynajmniej tak mi się wydaje, zobaczymy, jak to się potoczy. No, No, jeśli tym bardziej, że to będą, jest to... takie porażka z Wartą, gdzie tutaj Warta Poznań, no pamiętamy naszą ostatnią dyskusję, tak, gdzie oni w spotkaniu z nami, no popełniali masę błędów w defensywie, no, że tak powiem, powiedzieć, że fatalnie weszli w sezon pierwszoligowy, to nie powiedzieć nic, a tymczasem wywożą te 3 punkty z Krakowa, no raczej mało kto zakładał taki rezultat. To może przejdźmy płynnie do meczu Polonii, bo tutaj więcej niespodzianek to w tej kolejce to nie widzimy. Tak więc przejdźmy do naszego sobotniego meczu z Odrą Opole. No i kolejny raz jesteśmy tutaj w dobrych nastrojach, czyli spotykamy się, aby opowiadać o zwycięskim meczu, o tym, jak Polonia cieszyła oko w końcu, gdzie od początku, od pierwszego gwizdka do ostatniego gwizdka, praktycznie kibice nie mieli momentu obawy o to, że zakończymy ten mecz z 3 punktami. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. No cóż, wejście trenera Pawlaka w doskonałym stylu jako szkoleniowca Polonii po zwycięstwie z Chrobrym Głogów, no przywitał się w roli szkoleniowca Polonii na K6 również zwycięstwem, co najważniejsze bardzo przekonującym zwycięstwem. Szczerze mówiąc, już dawno nie pamiętam takiego meczu, kiedy tak się mało, powiedzmy, denerwowałem i zarazem byłem zadowolony z tego, co widzę, tak? Naprawdę świetnie to się ułożyło, bo już od początku i to, co mnie cieszy, wreszcie przełamał się Łukasz Zjawiński, który już na samym początku meczu miał tą okazję. Niestety tutaj się nie udało, no ale później wreszcie skorzystał z tego swojego atutu wzrostowego i to, co potrafił dobrze, czyli gra głową. Też w końcu swoją bramkę pierwszą strzelił Oliwier Wojciechowski, który tutaj też jakby podtrzymał tą dobrą swoją serię. Przypomnijmy, że też był powoływany do reprezentacji młodzieżowej, gdzie nawet wystąpił w meczu z Portugalią. No i Marcel Predenkiewicz już tak na 3-0, na dobicie rywala. Też zawodnik, który no, troszeczkę paradoksalnie właśnie dobrze zaczął, ale ostatnio jakoś tak no, nie miał za bardzo okazji do gry. No i też cieszy mnie w sumie asysta Szymona Kobusińskiego, który no bardzo troszeczkę, no można powiedzieć, że niespodziewanie usiadł na ławce, a jednak jeszcze zdołał zaliczyć asystę. To tak na szybko tyle ode mnie. No, moim zdaniem to, co jest godne takiego wypunktowania, no to jest ta dominacja nad Odrą Opole. No ja jestem zdania, że mimo wszystko to jest bardzo niewygodny przeciwnik, który ma w swoim składzie sporo jakości. To nie jest taka drużyna typowo gdzieś, gdzie kadrowo patrzymy i mówimy na walkę o utrzymanie. Raczej na taki środek tabeli, też z perspektywą ogrania mocniejszych rywali. No, sporo tych meczów pierwszej ligi oglądam, no staram się tyle, ile mogę, czy to skrótów, jak nie ma możliwości. No i rzadko kiedy się zdarza, mimo wszystko w tej pierwszej lidze, która jest dość wyrównana, aż taka dominacja. No, a przyznam szczerze, jakim optymistą bym nie bym był, jakim optymistą bym nie był, no to nie spodziewałem się, że aż tak zostanie Odra zdominowana. No bo można wygrać mecz 3-0, gdzie po prostu jesteś skuteczniejszy, trzecia wpada w końcówce, okej, okay. Ale tak stłamsić rywala, tak zabrać mu wszystkie atuty, tak nie dawać mu wielokrotnie wyjść z połowy, no tak go po prostu pozbawić chęci do gry, to jest duża sztuka i naprawdę to trzeba docenić, bo można mecze wygrywać w mniej, bardziej przekonujący sposób, 3 punkty zwykle do tabeli, a raczej zawsze dają tyle samo, ale no dominacja nad Odrą, która tak jak mówię, nie jest pierwszym, lepszym zespołem, naprawdę jest godna podziwu. To tylko tutaj dopełniając twoją myśl, to posłużę się cytatem z Łukasza Zjawińskiego, z którym miałem przyjemność porozmawiać w ramach Dumy Stolicy, o której właściwie powiedział mi krótko, że to jest najbardziej przekonujące zwycięstwo, jakie odnieśliśmy od początku sezonu.
I to właściwie wydaje mi się najlepsza puenta tego spotkania. To już w dalszej części rozmowy też mi wspomniał, co według mnie warto podkreślić, że już ten mecz z Chrobrym Głogów pokazywał zalążek tego, co trener Pawlak tutaj prezentuje. Na dzisiejszy mecz, nie mówimy o tym meczu z Odrą, pokazywał już rękę trenera Pawlaka. No i według niego z meczu na mecz będzie coraz lepiej, idzie to w dobrą stronę. I na pewno pomysł, jaki trener nam przedstawił, owocuje teraz i mam nadzieję, że będzie owocował w przyszłości. Także oby tak było i ciężko się jakby z tym nie zgodzić, co Łukasz mówił. Oczywiście, no może też troszeczkę kamyczku do ogródka wrzucić, żeby nie było, że było tak idealnie wszystko, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że w końcówce pierwszej połowy, przepraszam, no troszeczkę się wkradło rozprężenie w nasze szeregi. Tutaj dwie bardzo dobre Robinsonady, interwencje Mateusza Kuchty, to też trzeba podkreślić. Też w drugiej połowie była taka sytuacja, no chyba to chyba jedyny był moment, kiedy się zirytowałem, można powiedzieć. Bartłomiej Poczobut miał taką, który swoją drogą no, rozegrał świetne spotkanie, chyba jedne z lepszych, jeżeli nie najlepsze, odkąd przyszedł tutaj, no to taki nie zrozumiał się chyba z Mateuszem Kuchtą, czy znaczy zaliczył taką stratę, nie? I Tak, tam. tam też Mateusz musiał się ratować taką Robinsonadą, ale to tylko tyle. Myślę, że to tylko pokazuje, że jesteśmy silni nie tylko z przodu, ale też pewnie czujemy się z tyłu i właśnie nawet jeśli nam coś nie wyjdzie, no to zawsze mamy z tyłu Mateusza, który no jest ostatnio dosyć pewnym punktem naszej obrony i nawet jeśli w obronie coś zawalimy, no to on w jakimś cudem wyciąga te piłki i miał tych parad kilka na pewno w tym meczu z Odrą i gdyby nie on, to może nie to zwycięstwo nie byłoby aż tak okazałe. Jeszcze jak tutaj już rozmawiamy w tym temacie, to też warto zwrócić uwagę to, co wyliczył nasz redakcyjny kolega Muchomor na Dumie Stolicy. W ostatnich 5 meczach straciliśmy raptem 3 bramki i co ciekawe, żadnego z akcji. Mamy tutaj 2 bramki stracone po rzucie rożnym i jedną z karnego, czyli żadnej bramki straconej z akcji i to przypomnę, że to jest moment, od kiedy przeszliśmy na czwórkę obrońców, więc to też wydaje mi się warto podkreślić. No ja w ogóle się nie spodziewałem, szczerze, też w różnych wypowiedziach, tweetach, wpisach, no nie spodziewałem się, że będzie zmiana formacji na czwórkę z tyłu. Ja też jestem zwolennikiem grania czwórką, ale po prostu nie sądziłem, że z tej kadry da się skutecznie rywalizować na pierwszoligowym poziomie czwórką obrońców. Jak widać, da się i są do tego wykonawcy, także jestem bardzo miło zaskoczony. No i po prostu, no, podchodzenie wysoko, granie agresywnym presem i zamykanie rywala, no, powoduje, że tych sytuacji jest mniej. No, jak się człowiek wybiera taką taktykę, żeby okopować się gdzieś na własnej połowie, no to te sytuacje dla rywala się tworzą. A w ostatnich meczach, no to Mateusz Kuchta rzeczywiście ma okazję, żeby się popisać swoim kunsztem, ale na szczęście tych okazji jest po prostu niewiele. No, rywale nie dochodzą do sytuacji, to też nie strzelają Polonii wielu bramek. Ale też zwróćcie uwagę, przypomnijcie sobie naszą dyskusję po meczu z Wisłą Kraków. Ja wtedy krytykowałem Mejrona Hoszalariego, zresztą nie tylko po tym meczu. A zobaczcie, jak teraz wygląda po tej zmianie ustawienia. Gdzie No no tak, ciężko się do niego też przyczepić. ciekawe, bo ja z kolei mówiłem, że on grając na lewym stoperze w trójce obrońców gra tak, jakby grał na lewej obronie i to w ogóle źle wygląda i on jest strasznie objeżdżany, przegrywa pojedynki, nie? No i teraz gra tak na tej lewej obronie, jakby naprawdę inny Inny człowiek. zawodnik. Kompletnie, także niesamowita metamorfoza, a pozycja jego się nie zmieniła aż tak drastycznie. To teraz może przejdźmy do wyboru trzech najlepszych piłkarzy meczu. Kurczę. Gdyby nie zejście Wegi tak szybko, to byłby pewniakiem, ale no, no nie wiem, no zagrał 47 minut, tak, więc nie wiem, czy powinniśmy go uwzględniać. Nie wiem, jak myślicie. No, zdążył zaliczyć asystę. No, no Trochę dla mnie. namieszał. Tak, zdecydowanie tutaj robił robotę. Może troszeczkę zdecydowanie lepszy mecz niż z Chrobrym Głogów. Tutaj Durmusz dał bardzo dużo. Właśnie tutaj, no miejmy nadzieję, że będzie gotowy na Pogoń Siedlce.
Tutaj na pomeczowej konferencji prasowej trener mówił coś o stawie skokowym, ale tam jeszcze czekał na raport. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Ale już odpowiadając na twoje pytanie, no to przede wszystkim nasuwają mi się strzelcy bramek. No tutaj Łukasz Zjawiński, dobre zawody. No i Oliwier Wojciechowski. Tutaj wydaje mi się, że ten chłopak z każdym meczem naprawdę robi progres spory i jego trzeba docenić. No a co do tego trzeciego miejsca, no to tu też wahałbym się właśnie między Danielem Wegą, ewentualnie też może troszeczkę cichy bohater, ale Przemysław Szur, Tak, też tak. bardzo pewny w defensywie. Zdecydowanie tam dzielił i rządził. Widać też było, że ustawia. Ustawia. No stoper musi ustawiać drużynę i to było z perspektywy trybun widać. A co do Wojciechowskiego, to przyznam się szczerze, że nie mogłem sam ze sobą dojść do ładu, kto w tym środku zagrał lepiej, bo Bartłomiej Poczobut no, też zagrał zawody. Więc dwóch środkowych pomocników naprawdę kapitalnie się zaprezentowali. Rzeczywiście może Wojciechowski odrobinę lepiej, ale długo się nad tym zastanawiałem, bo Poczo też wchodzi gdzieś na odpowiednie tory w końcu, po kilku słabszych występach. Nie wiem też, czy zwróciliście uwagę w tym meczu, że prowadząc 2-0, nie cofnęliśmy się, nie zaczęliśmy murować bramki, tylko do 90. minuty, do końca, cały czas było to ciśnienie na ciąg, na bramkę Odry i głód tego kolejnego gola. No tak, to cieszy, że nie ma tej kalkulacji, nie ma takiego bronienia w wyniku, nie ma stawiania autobusu po straconej bramce. No naprawdę, powiem wam, że niby ci sami zawodnicy, którzy są od początku, ale drużyna zupełnie inna, odmieniona. Można powiedzieć, czy ktoś by powiedział, że to jest ten efekt nowej miotły. No, inna sprawa, że też ten mecz może z Pogonią Siedlce mniej, ale też już wiele osób wypowiada się w taki sposób, że ten mecz Termalikom w dużej mierze pokaże, w jakim miejscu jesteśmy. Ale jeżeli z Pogonią osiągniemy dobry rezultat, to naprawdę coraz bardziej zacznę wierzyć, że ta drużyna zaskakuje i tutaj ten pomysł trenera Pawlaka na Polonię będzie jakby dalej ewoluował, dalej się rozwijał. Tak, no mnie zastanawia, jak to jest po prostu, że jest aż taka metamorfoza pod tym kątem mentalnym, no bo wiecie, no ja trenera To znam. przepraszam, że ci przerwę, no to tutaj aż mi się chce zacytować znowu. Przepraszam za te cytaty, no ale to Kobusiński, który bodajże po meczu z Wartą też mówił, że właśnie mamy tą radość z grania w piłkę, tak? Odzyskaliśmy radość z grania w piłkę. No cieszą się piłką po prostu, tak? Widać, że ten system chyba z tymi trzema obrońcami no strasznie ich męczył, a tutaj widać tą właśnie radość z gry, tak? Każdy trener ma inną taktykę i przynosi rezultaty, ale no można zmienić trenera, więc zmienia się formacja, zmienia się wizja, zmienia się pomysł. No ale to jak ci goście po prostu wyglądają na boisku, no to nie wiem, to jest nie do opisania jest to, jak wyglądali wcześniej, jak wyglądają teraz. No, głowy podniesione wysoko, widać, że jest to atmosfera. Nie wiem, w jaki sposób jeden człowiek był w stanie aż tak tą szatnię skisić. I może już nie powinniśmy w to wchodzić, ale cieszy to, że po prostu jest radość na twarzach tych chłopaków, no bo przecież oni też kochają to, co robią i dobrze, że znowu mogą ten sport kochać tak na co dzień. No i przede wszystkim jest kilku zawodników takich, którzy tam stanowią sile tego zespołu. Nie ma jednego tam lidera, tylko jest kilku, tak? Jest właśnie teraz Daniel Wega, jest Mateusz Kuchta, jest Szur też w obronie, także no, nie jesteśmy uzależnieni, że tak powiem, od formy jednego zawodnika. To też wydaje mi się, trzeba nadmienić. Tak, ja nawet na X o tym napisałem właśnie, że wcześniej narzekałem na brak liderów, a teraz każda formacja ma swojego lidera. Bo i bramkarz jest liderem sam dla siebie, i Szur w obronie, i w pomocy, czy to Poczobut, czy Wojciechowski, no i ten Vega z przodu, który się z Durmuszem fajnie uzupełnia. Także każda formacja ma lidera i to jest świetne naprawdę. No i zwróćcie uwagę też, że ławka w czasie meczu też żyje. Ten trener nie siedzi, nie przygląda się biernie wydarzeniom boiskowym, tylko cały czas biega, krzyczy, gestykuluje, jakby żyje razem z zawodnikami i ustawia ich. Widać, że ma jakiś pomysł na to i jest dynamiczny, a nie statyczny. Moim zdaniem to też nakręca zawodników do lepszej gry. Tak, po bramce na 2-0 to w ogóle była taka eksplozja radości na ławce, ten trener Pawlak tak wyskoczył, że no, to jest coś, co nakręca zawodników. Zgadzam się jak najbardziej. Super się na to patrzy.
Dobra, to przejdźmy w takim razie do 10. kolejki, co nas czeka w najbliższy weekend. No, z najciekawszych meczów to pewnie Brookbet Termalika Nieciecza podejmie u siebie ŁKS Łódź, czyli to jest też taki sprawdzian trochę dla Słoni. ŁKS też ostatnio regularnie punktuje i na pewno nie będzie łatwym rywalem dla Termaliki. Znaczy, jeszcze bym zwrócił uwagę, że we wtorek, jak się nie mylę, jeszcze jest zaległy mecz ŁKS Łódź z Wisłą Kraków. Też bardzo ciekawy mecz, szczególnie w kontekście Wisły, no i też dobrej formy ŁKS-u, coraz lepszej, tak? A co do tutaj już kolejki stricte 10, no to tak jak mówisz, tutaj Wisła, Płock, Stal Rzeszów. Mega ciekawy mecz w kontekście właśnie tutaj tej pozycji wicelidera, o której mówiłem. Też jestem ciekawy, jak wypadnie Arka Gdynia z Wartą Poznań. Też Arka Gdynia tutaj coraz lepiej, paradoksalnie też po zmianie trenera wygląda, gdzie tutaj odprawiła kotwicę Kołobrzeg 5-0. Też tutaj w ogóle o tym nie wspomnieliśmy, a tu po prostu istna kanonada tam była w Gdyni. Jeszcze niewykorzystany rzut karny. No Arka gra tego potencjału, bo to jest drużyna kadrowo niesamowicie silna, uważam. No i nie dziwi mnie, jak raz na jakiś czas kogoś tak rozniosą. To dwóch napastników w postaci Czubaka i Szymona Sobczaka to mają takich, że każdy klub by im zazdrościł chociaż jednego, a oni mają dwóch. Także no, to jest kadrowo uważam chyba najsilniejszy zespół pierwszej ligi. Polonia jedzie do Siedlec, do Pogoni. Z Pogonią ostatnio mierzyliśmy się w drugiej lidze. Nie jest to dla nas wygodny rywal. Mimo tego, że teraz Polonia jest na tą formę zwyżkową, pniemy się w górę tabeli, a Pogoń jest na przedostatnim miejscu, to myślę, że nie jedziemy tam po łatwe 3 punkty. No, nie ma co ukrywać, że rywal z kategorii tych, który wybitnie na mnie leży. Pamiętajcie te mecze z drugiej ligi na inaugurację, przegrana 2 do 1. No i później ta porażka jesienią, która warto nadmienić, że przerwała tą długą, długą serię Polonii bez porażki, gdzie ta twierdza K6 upadła, no i później już się nigdy tak nie podniosła na tyle. Co do już teraz o obecnej dyspozycji Siedlec, no to też duże rozczarowanie sezonem. Jeżeli chodzi o takie suche statystyki, no to mają na swoim koncie jedno zwycięstwo, dwa remisy, aż sześć porażek. Co do tutaj bilansu bramkowego, 8 strzelonych bramek, 15 straconych. Ostatni mecz też przegrany, właśnie tak jak już wspomniałem, z ŁKS-em Łódź 2 do 0, bramki Stefana Fajertaga i Andrew Arasa. Wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tej jedno wiadomo nie najlepszej serii z tym zespołem, no to jeżeli zagramy tak jak z Odrą Opole, to jestem naprawdę bardzo spokojny o wynik. Co do jeszcze, kończąc już temat Pogoni, to też warto zwrócić uwagę, że tam grają między innymi byli adepci Poleninych Akademii, tutaj między innymi Jakub Okusami czy Daniel Pik. To nie ma w pierwszej lidze meczów łatwych i jeszcze pewnie trochę czasu minie, zanim Polonia będzie mogła być upatrywana jako taki bezapelacyjny faworyt, bo ta forma dopiero się buduje. Ale ja jestem akurat o ten mecz spokojny. Mi się gra Pogoni Siedlce zbytnio nie podoba w tym sezonie. Jakoś no, punkty też to oddają, ale no, nie kupuję. Nie kupuję tego, co oni prezentują, więc będę zaskoczony, jeżeli Polonia tego meczu nie wygra. Takie jest moje zdanie. Na kogo musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę, jeśli chodzi o Pogoń? Kogo możemy się bać, jeśli chodzi o siłę rażenia naszych najbliższych rywali? Oni przede wszystkim mają taką doświadczoną linię ofensywną. Tutaj bryluje Cezary Demianiuk w poprzedniej rundzie w drugiej ligi 17 bramek. No możemy go pamiętać z sezonu 18-19, kiedy przyjechał do nas jeszcze w trzeciej lidze z ŁKS-em Łomża. Drugi doświadczony napastnik to też Mateusz Majewski. W tym sezonie również dwa trafienia, w poprzednim tylko trzy w drugiej lidze, ale taki zawodnik no, dosyć doświadczony.
już zbierał szlify między innymi w Ruchu Chorzów, w KKS-ie Kalisz też, w rezerwach Legii grał, także tutaj ta dwójka przede wszystkim mi się rzuca w oczy. Też jeszcze jest Daniel Szuprytowski z takich bardziej doświadczonych zawodników. Tak, no Cezary Demianiuk trzyma, no ciężko tak powiedzieć, że trzyma ofensywę w ryzach, bo oni mało bramek strzelają, ale no inicjuje większość Na nim akcji. się opiera. Tak, potrafi się utrzymać przy piłce. No, jeżeli Demianiuk nie ma dnia, no to ta Pogoń już w ogóle leży w ofensywie. No jest też Piotr Pyrdoł w linii pomocy, też taki dosyć kreatywny zawodnik. No ale tak poza tym, no Demianiuk jest po prostu, jest opoką tego zespołu i ciężko się doszukiwać tutaj większych gwiazd. Linia defensywna dosyć niepewna. Bramkarz, jak to młody golkiper, bo Pruchniewski ma 17 lat, ma mecze takie, że chciałoby się napisać o nim, że czeka go piękna, świetlana przyszłość. No popełnia też proste błędy, no bo jest jeszcze młodym chłopakiem. Także Demianiuk i długo, długo nic. Tak to często w Siedlcach bywa. A jak myślicie, kadra nasza na mecz z Pogonią będzie w komplecie? Nasz trener będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników? Wiemy, że na pewno Sulejman Cisse jest w tej chwili wykluczony z gry na około 4 do 6 tygodni, z tego co słyszałem. Czy kolejni zawodnicy są zagrożeni absencją? To znaczy tak, no mnie najbardziej ciekawi, czy zagra Itkaj Durmus, no i Daniel Vega, tak? To chyba jest najistotniejsze w tym wszystkim. Też nie wiem, czy zwróciliście uwagę na konferencji prasowej, kiedy trener mówił o Durmuszu, tam była kwestia, że za późno zgłosił chorobę, tak? No takie dziwna troszeczkę sytuacja z tym. No ale w każdym razie mam nadzieję, że się wykuruje. No i Vega też, tutaj tak jak mówiłem, była mowa o stawie skokowym, no ale oby się wykurował. No poza tym jakoś nie spodziewam się za dużo zmian w kadrze. Też pytałem trenera o kwestię tutaj Mateusza Michalskiego i Maćka Kowalskiego, Haberka, no ale raczej nic z odpowiedzi wynika, że raczej nie pojawią się, nie sądzę, żeby się pojawili, przynajmniej jeżeli nie w Siedlcach, tylko to już ogólnie w tej rundzie. Nie wiem, czy też warto zwrócić uwagę, że Marcina Kluski też nie było w kadrze na ten mecz, by zagrał dzień później w rezerwach, które tutaj zremisowały zaledwie z Narewią Ostrołęka 1 do 1, też tam raczej nie pokazał za dużo. Także nie spodziewam się za zbyt dużych zmian w kadrze. Tak, jak coś funkcjonuje, to też ciężko się spodziewać, żeby nagle trener myślał o wyciąganiu dwóch zawodników, o których wspomnieliście, z rezerw, no bo jak coś działa, to się raczej tego nie rusza, nie ma takiej potrzeby. Na futbolu niestety sentymentów nie ma. No a co do Wegi i Durmusza, no to trzymamy kciuki, żeby byli zdrowi. Jeżeli będą, no to pewnie w tej wyjściowej jedenastce się znajdą. Jeżeli będą na 100% zdrowi, no to jestem przekonany, bo to jest po prostu dwóch najlepszych obecnie w kadrze skrzydłowych, których trudno będzie zastąpić. No dobra zmiana Predenkiewicza, ale i tak postawiłbym na tych samych skrzydłowych, co w wyjściowej jedenastce na Opol. A według ciebie Zjawiński zostanie na ataku też w pierwszej jedenastce, czy Kobusiński może Kurczę, powróci? Kobusińskim mam jakiś tam problem, bo on trochę dzieli tego polonijnego Twittera, ale mimo tych strzelanych ostatnio bramek, no kurczę, odbija mu się ta piłka w polu karnym, też czasami się łapie, jest tak troszeczkę, że tak powiem, wstrzymuje może z tym krytykowaniem, bo też nigdy na takim poziomie nie grałem i może nie powinienem, ale nie jestem fanem, nie jest to napastnik, który mnie przekonuje, więc jak już Zjawiński w tym pierwszym składzie zagrał i oprócz bramki mega robotę w drugiej połowie, w utrzymaniu piłki, naprawdę, no podobał mi się, nawet jakby gola nie strzelił, to super występ. Także skracając już odpowiedź, ja bym zostawił Zjawińskiego w pierwszym składzie, gdyby to ode mnie zależało. No też obstawiam, że zostanie, aczkolwiek Kobusiński mimo wszystko pokazał tutaj też walkę, no i tą asystę zaliczył, nie? Tak, no, żeby tylko takie problemy były, że Mnie to zastanawiam cieszy. Już dawno chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, że właśnie mieliśmy dwóch równorzędnie grających napastników, nie? To też bardzo cieszy. Tak, że nie zastanawiamy się, który jest, że tak powiem, bliżej formy, tylko który jest po prostu w lepszej formie i to cieszy.
To na zakończenie dzisiejszej naszej rozmowy pobawmy się w typowanie wyniku. Frank, jak myślisz, jaki wynik będzie w najbliższy weekend? 2-2 do 0 dla Polonii, tak obstawiam. Tomku? No to ja 3 do 1 dla nas. Ja się zadowolę 2-1, bo to jest nasz niewygodny rywal i sądzę, że coś tam nas ukują i będzie nerwówka do końca, ale tej sprytne zmiany w końcówce sprawią, że wygramy. Tak więc myślę, że jesteśmy zgodni, że 3 punkty przyjadą na Konwiktorską. Dziękuję panowie dzisiaj za rozmowę. Dzięki za podsumowanie i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Słuchaczom również dziękujemy za uwagę. Cześć. Dzięki, Dzięki, cześć. dobranoc.